dobry wszystkim, witam was z promu Puttgarden Rugby. Płyniemy sobie do Danii, sobie płynę. Dzisiaj mam do ogarnięcia jedną zrzutkę, jeden załadunek, potem przedostać, tak jak wam mówiłem, do Szwecji na załadunek. A, ale to później, a na razie dostałem jakiś kupon zniżkowy, 30% na żarcie. Idę coś zjeść. Zapomniałbym. Zaczynamy kolejny odcinek. Pyk! Ale się sobie pogadałem do wyłączonego aparatu. Właśnie zszedłem już do auta. Pan mnie chciał tutaj budzić, ale mu pokazałem, mówię, człowiek, nie śpię, zaraz idę, to był komunikat. O, chyba zacumowaliśmy, bo zabujało prawem. Tutaj się w ogóle bardzo szybko wszystko dzieje, ponieważ jak już tylko zacumujemy, otwierają bramy, auta wyjeżdżają, wjeżdżają następne, to nie ma czasu na pierdzielenie się. Ósma. No i słuchajcie, w ten oto sposób pierwszy towar załadowany i jadę do Malmo, do Szwecji. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że pierwszy raz będę jechał tym słynnym mostem pomiędzy Danią a Szwecją. Nawet sobie już GoPro zamontowałem, więc niedługo zobaczycie fajny widok. A tymczasem na razie autostrada, no. No to jedziemy do Szwecji. Pyk! No i w ten oto piękny sposób jestem już w Szwecji. Odebrałem, właśnie zapłaciłem za most. Ja pierdykam. 100 euro za busa w jedną stronę. Co w sumie z jednej strony brzmi to horrendalnie drogo, ale z drugiej strony nie, no legit, bo przelatujemy raz, dwa przez ten most, a za prom się płaci podobnie, bo chyba 130 euro albo 120 euro z Rugby do Puttgarden. A 40 minut schodzi, a tutaj 19 km niecałe ma ten most. I te 19 km w zasadzie jedziemy z prędkością autostradową, więc przelatujemy moment. No, tymczasem ja się lecę załadować i do zobaczenia później. No to z powrotem do Danii. Pyk!
Bilet właśnie odebrany. Tam macie szlabany, osobówki sobie kupują bilety bezpośrednio na szlabanach. No a my musimy tam z papierami od towaru biegać. I za to dostałem taką... Pod prąd się muszę podpiąć niestety. Ciekawe ile będę czekał swoją drogą. No. Strasznie do dupy niebo jest dzisiaj. Ale spróbujemy coś stworzyć. Przyszła i w końcu kolej na mnie. Na poprzedni prom się nie załapałem. Prom się rozpędza, ja podłączony pod prom, pod front. Idę na górę. Jak widać na załączonym obrazku, dopływamy już na miejsce. Ja idę, muszę się z kabli podpinać. Tak ciekawostkę wam chciałem powiedzieć tylko, bo nie wiem czy wiecie, ale promy, które pływają na linii Rodbyhavn, czy nie wiem jak to się czyta, do Puttgarden, to są promy hybrydowe. Tak dokładnie, promy hybrydowe. Działają one na takiej samej zasadzie, prawdopodobnie na takiej samej zasadzie, jak większość samochodów hybrydowych. Czyli mamy silnik spalinowy, który generuje nam prąd i baterię. Skończę wam w aucie. No, mam chwilę zanim jeszcze przytrzymujemy, więc mamy silnik spalinowy, który generuje nam prąd i z tego prądu napędzane są turbiny, wirniki w promie. A resztki prądu wywalane są do baterii. I wiadomo jak jest z baterii, najpierw idzie prąd, jak trzeba dorzucić czegoś tam, no to silnik się odpala. Redukcja dwutlenku węgla podobno zmniejszyła się o 15%. To tak w ramach ciekawostki. A ja czekam aż zasumujemy i to zacznie wszystko wyjeżdżać. Nie chcę na razie odpalać auta, bo jeszcze, no tak jak widać, nie? A jak kabel odepnę, to muszę odpalać auto. That way we can optimize everyone's time.